Cześć kochani, z tej strony Fiszunia. Ostatnio robiliśmy domową zanętę wanilia czekolada. Dzisiaj idziemy level up i robimy taką zanętę wanilia czekolada, ale pod metod Feder z użyciem innych składników. Zabierajmy się do dzieła. W pierwszej kolejności dodajemy kukurydzę ekstrudowaną. Dlaczego ekstrudowaną? Bo dzięki temu białko jest lepiej przyswajalne dla ryb. Ja już tutaj zaczęłam robić i tej kukurydzy dajemy do michy 300 gram. I następnie, pozostając w temacie kukurydzianym, potrzebujemy mąkę kukurydzianą 250 gram. Ja tu już elementy, słuchajcie, kukurydziane, składniki kukurydziane dodałam i wagę taruję i dalej jedziemy już wspólnie z tematem. Kolejny składnik, czyli oprócz kukurydzy ekstrudowanej 300 gram, mąka kukurydziana 250 gram, dodajemy biszkopt mielony. Jeżeli macie gotowy biszkopt mielony, dodajecie, a jeżeli mielonego nie macie, no to zwykły można śmiało kupić, zmielić, upiec, zmielić, cokolwiek zrobić z nim, żeby go po prostu zmielić. Biszkoptu potrzebujemy 150 gram. Ja sobie zawsze wagę taruję i jadę z tematem 150 gram biszkopt mielony. Będziemy mieć towaru naprawdę sporo i będzie on przewspaniały, to Wam gwarantuję. 150 gram biszkopta mielonego mamy zaliczone. Ja sobie niżej odstawiam już składniki, które użyliśmy. Składnikiem do Method Feder jest, moi drodzy, mączka. Mączka rybna LT94. Jak otworzycie, powąchacie, to jest mączka rybna. Czuć fajnie rybką, a rybki też to lubią. Ile dodajemy mączki rybnej LT94? Też 150 gram. Tutaj sobie taruję. Jeszcze kawałek, stówka jest. I mamy 150 gram mączki rybnej. Jeżeli posiadacie inną niż LT94, no to też możecie jak najbardziej dodać. Ja natomiast to polecam. Jest naprawdę wartościowa, wartości odżywcze dla ryb jak na jak najwyższym poziomie. Jakościowo też jest super. Także ślicznie Wam polecam właśnie tę mączkę LT94. Aby zanęta do Method Feder mogła nam popracować, dodajemy makuch roślin oleistych 100 gram. 100 gram makuch roślin oleistych. Oprócz tego, że wpływa na pracę naszej zanęty, to również jest bogaty w składniki odżywcze dla ryb. Skoro ma być to temat wanilia czekolada, to możemy w tym momencie sięgnąć po aromaty dostępne w sklepach wędkarskich, typowe aromaty wędkarskie. W poprzednim odcinku robiliśmy domową zanętę, tam nie używaliśmy takich aromatów, teraz możemy śmiało użyć. Firma dowolna, ja testuję szereg różnych aromatów z rynku wędkarskiego, więc po prostu taki jaki macie, taki jaki dostaniecie w sklepie wędkarskim, no to śmiało polecam do przetestowania. 50 gram aromat czekoladowy. Pamiętajmy o tym, że w czynniku zapachowego aromatu ma być nie więcej jak 10% do objętości mieszanki. Od 5 do 10% to jest taka optymalna wartość, dlatego jak my mamy na kilogram
przygotowaną mieszankę, no to nie więcej jak 100 gram czynników zapachowych dodajemy. Wanilia, aromat, również 50 gram. Czyli 50 gram aromat czekolada, 50 gram aromat wanilia. Tak jak wspomniałam, jaki macie firmę, taką dajcie. Ja obecnie testuję różne, przeróżne firmy, aromaty. Także konkretnego Wam nie polecę. Warto, aby każdy sam sprawdził, jak u niego na łowisku dany aromat się zachowuje. Wagę sobie taruję, moi drodzy, i zaraz przechodzimy dalej. Aby dodać atrakcyjności do naszej mieszanki, ja proponuję wzbogacić ją o cynamon, tak jak w wersji domowej, ale tego cynamonu już nie tak dużo. Dodajemy taką płaską łyżeczkę cynamonu i tak jak w wersji domowej, pół łyżeczki imbiru. Nada takiej ostrości, pikantności, ryby też to uwielbiają. Także mniej więcej pół łyżeczki i więcej nie potrzeba. To w zupełności pobudzi ryby do żerowania, podpłyną do Waszej zanęty Method Feeder wanilia czekolada. Po wsypaniu do magicznej michy wszystkich składników wygląda to tak. Nieziemska mieszanka, różne kolorki. Super, nie? No i teraz czynność, dokładne mieszanie. Im lepiej wymieszacie, tym lepszy towar uzyskacie. Lepiej rybki na to wpłyną i będziecie niesamowicie zadowoleni. Ja polecam, jeżeli macie dostęp do sklepów wędkarskich, czy zamawiacie produkty, półprodukty, komponenty z internetu, to te składniki śmiało kupicie właśnie w dedykowanych sklepach, albo stacjonarnych, albo właśnie wysyłkowych. Natomiast właśnie w moich seriach filmów chcę wprowadzić trzy wersje smakowe, a mam na myśli jedna domowa zanęta, już jest na kanale ten film, domowa zanęta wanilia czekolada, dzisiaj robimy do Method Feeder wanilia czekolada i film, który nadejdzie, a mianowicie pelet, kulki haczykowe, właśnie o tym smaku wanilia czekolada. I tak do każdego smaku trzy filmy będą na kanale wypuszczane. Jeżeli możecie, proszę, zostawcie kciuka, trafi ten film dalej, a za subskrypcję też Wam pięknie podziękuję. Trzymajcie się, wędkarska piąteczka, babatki!